make the strings louder. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Gunplaye z Lesa 15. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, zajmiemy się agregatowaniem. Tutaj sobie pole przed chwilą zrobiłem. Także sobie wsiądźmy do naszego ciągniczka. Otwórzmy sobie drzwi. Dobra, animacja. Jest, oczywiście. Ale ten ciągnik widzieli się już w poprzednim odcinku. Jak, co, gdzie i jak. Także tak, podnieśmy go sobie. Rójeczką sobie delikatnie pojedziemy. No oczywiście będziemy jechać sobie na pole tam w prawo, tam na końcu praktycznie mapy. Nie wiem, czy to było na odcinku to pole kiedyś robione, czy nie. Na pewno teraz, jak widzicie, już pewnie widzieliście efekt, bo to już jest odcinek trzeci bodajże nagrywany teraz. Czy to nie będzie nowa seria czy coś, tylko będzie po prostu reaktywacja tak jakby LS-a na kanale, no bo było go bardzo mało, tych gameplay, kiedyś było więcej, dlatego planuję teraz dorównać starym czasom, no, po prostu nie zlikwidować inne serie, tylko zmniejszyć ich częstotliwość na kanale. No to rzadziej wrzucane. Jedziemy sobie tutaj. Tu to dróżkę nie będziemy skręcać, chociaż tam też mogliśmy na pole dojechać fajne. Lecz tutaj nie. Tak, to jest to pole. Nie pamiętam doskonale tą mapę. Ponieważ tyle czasu minęło robienia jej. No i co, opuszczamy sobie. I leciutko będziemy sobie jechać. Może nawet jeszcze zmniejszymy tą prędkość. Tak 12 na godzinę. Nie dodawał oczywiście przyspieszonego tempa, bo mija się to z celem w sumie. Jeszcze za tą muzykę są w sumie prawa autorskie. Teraz praktycznie co się nie doda do filmiku, no to każda nutka ma prawa autorskie. To jest takie gówniane. Czyli tak tam gówno się zarabia z tego, no ale lepiej mieć coś niż nie mieć nic. Dobra, to sobie szybko dojedziemy. Zrobimy sobie od razu tylko, czemu by nie. Jeżeli chodzi o mapę, to jest już gotowa w jakichś 70%. Będzie wydana oczywiście na 2000 subskrypcji. Jeżeli nie będzie wydana na 2000 subskrypcji, to będzie wydana na 2100. Na pewno będzie, to tylko będzie zależało od czasu, w którym skończę tą mapę. Bo jakieś tam szanse są, że się nie wyrobię na te 2000 subskrypcji. To już naprawdę nie dużo czasu zostało, już jest 1900 subów w kanale, także... Także trochę tego już jest. Ale to fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. A szybko z tym polem powinno pójść, ale jeszcze sobie to poprawiamy, wszystko ładnie. Możecie napisać, ile minut ma trwać jakiś odcinek. Następna akcja to będzie obornik, na jakieś 90% będzie obornik, następna akcja. I napiszcie, ile ma trwać dany odcinek na przykład. Od razu muszę powiedzieć, że nie odpowiadam już na pytania w komentarzach, bo ja się to z celem, bo nie mam potem na co odpowiadać na vlogach. Także wszystkie odpowiedzi, co zadacie w komentarzach, będą na vlogu. Vlogi też będą, myślę, że zależy też oczywiście od liczby pytań, jaka będzie, lecz no tak myślę, że pod koniec każdego miesiąca vlog będzie. No to sobie jeszcze poprawimy, bo czemu nie. Jesteśmy dokładnymi gospodarzami, kurde. Okej. Okay. Mam w planach zrobienie Ursusa C360 Volka do LS-a 15 oczywiście, bo w 13 nie gram, tak jak większość osób pisze z problemami,
ma jakieś tam problemy w 13, a szczerze mówiąc ja się już nie znam na 13, kiedyś coś tam robiłem, ale teraz to... No i oczywiście już jesteśmy coraz bliżej nowego komputera, na którym będziemy mieli chyba 100 parę FPS-ów na tej grze, na ustawieniach wysokich, także będzie zajebiście po prostu. Nie wiem jak uciągnie DeForesta ta moja karta graficzna, ta nowa, ale 60 FPS-ów powinno być. No i oczywiście będzie więcej filmów już wtedy na kanale, teraz już się zbliża w sumie, teraz mamy marzec, ale już zakończenie roku już jest blisko, także zrobimy sobie wakacje po prostu wcześniej i będziemy nagrywać codziennie film. Dobra. Jeszcze fajnie było skompletować cały modpak, jeszcze zrobić tego cyklopa w końcu do 15, Neptuna zrobić do 15 i sobie grać realnie, bo jak na razie to... Na przykład ja wam nie mogę zrobić akcji, żeby buraki kopać, no bo nie ma Neptuna do 15. A zrobić go to też nie jest w sumie takie proste. I tak to tak się przeciąga wszystko. Niby tam Adrian coś tam robi tego Neptuna, ale nie wiadomo czy on go zrobi, nie wiadomo czy zostanie wydany, nie wiadomo to, nie wiadomo tamto. Tak samo taka jedna osoba robi widły do LS-a 15, ale też nie wiadomo jak to wszystko idzie, jak to co, jak to tamto i tak. Jak będę miał więcej czasu na takie widły, żeby je zrobić, nie 15 minut, to trzeba poświęcić trochę czasu. Lecz jest szansa, że kiedykolwiek Rockstar je wyda, kiedyś tam może. Będziemy wracać. A to co jeszcze zrobimy, czemu by nie. Dobra, i sobie powoli będziemy jechać do naszej chałupy. Niedługo będą odcinki, wow, ale przyspieszenie. Będą odcinki niedługo z nowego gospodarstwa na pewno. Który jak wiecie jest head, to tam w piździe aż nie wiem ile to jest, no tak w realnym życiu to może jest to ze 2 km stąd, czyli że też gdzieś podobnie było. To pole mogliśmy sobie jeszcze zrobić, ale nie ma sensu już, nie będziemy przedłużać tego odcinka, odcinki mają być krótkie i nie zadłużać, także zobaczymy czy się uda po prostu. Tam w pole mogliśmy pojechać i tyle jest roboty na tej mapie po prostu. O kurde, jak jeździsz? Patrzcie, jeździ sobie praktycznie po mojej stronie trochę. Dobra, włączmy sobie kierunkowskaz. Mrygasz czy nie mrygasz? Mrygasz. Dobra, łoch. I starczy. Świetnie światełka. Oczywiście wszystko jest ruchome. Ale przyspieszenie. I teraz tak, gdzie sobie zostawimy nasz kultywator? Myślę, że nasz kultywator sobie zostawimy w tym miejscu. Aha, dobra. Nie weszło za bardzo. Okej, okay, tu niech stoi. Ciągnik oczywiście pojedziemy sobie nim do garażu. Po tym jak przypiliśmy sobie ten nasz agregacik. Otwórzmy sobie drzwi. Otwórzmy sobie wrota, te nasze piękne wrota. Dobra, otworzyły się, teraz tylko cofnąć ładnie. Hop. Dobra, wsiad. Drzwi zamknijmy, zamknęły się. I jakoś tam powoli sobie wyjdziemy. Mamy chyba... Dobra. Siądziemy sobie oczywiście. Zgaśmy go jeszcze. Dobra. Drzwi sobie zamkniemy. Nie do otwarte.
O, tu sobie garaż też zamkniemy, bo nic już dzisiaj nie będziemy robić. Ten garażek sobie też zamkniemy. No i co? I oczywiście mapa na 2000 subskrypcji już niedużo brakuje. Zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania filmów, bo wszystkie odpowiedzi będziecie mieli na vlogach, lajkowania filmów, co najważniejsze, no i 50 łapek w górę i kolejny odcinek, chociaż z tym nie powinno być problemu, bo bardzo lubicie te odcinki. Także ja się z wami serdecznie żegnam i zostaw łapkę w górę, drogi widzu, a będzie kolejny film. Cześć! I'm looking like my